Państwa bardzo serdecznie w kolejnej wieczorynce. Witamy razem z Tadziem Owsianko. Witaj, Tadziu. Witaj, Justynko. Witam się z Państwem. W ostatniej naszej wieczorynce odpowiedzieliśmy sobie na kilka ciekawych zagadnień dotyczących cywilizacji i takiego tworzenia wszechświata. No, najważniejszej sprawy, jak się robi, jak się tworzy wszechświat. Tak jest. Bo pokazaliśmy coś, powiedzieliśmy o czymś, co jest zaprzeczeniem wielkiego wybuchu, czyli że oficjalnej teorii powstania wszechświata dziś obowiązującej na naszej planecie. To jest dogmat naukowy, który jest przez większość naukowców już dawno uznany za niebyły, ale nadal utrzymywany, więc pokazaliśmy przede wszystkim, że proces tworzenia wszechświata jest procesem stałym. On nieustannie żyje i nieustannie się tworzy, a nie, że raz powstał i potem już sobie bierze i żyje. A na dzisiaj przygotowałam pytania odnośnie najpierw przepowiedni. I tutaj Telewicka chyba, bo to chyba pani A.Koch, takie pytanie zadała. Proszę o odniesienie się do sprawy 200 lat, jakie rzekomo pozostały Ziemi do przekroczenia przez żyjących gwiezdnych wrót, po czym planeta ma być rozdarta na pył. I chodzi tutaj o przepowiednie Kamelotu, Nostradamusa i audycję Kerry Cassidy. I w ogóle może o przepowiedniach, i w ogóle przepowiednie. Tadeusz. To najpierw zacznę od Gwiezdnych Wrót. Bardzo lubię ten film. Tak, różne są właśnie teorie. Ten film pod tym tytułem jest, on znakomicie pokazuje jedną cechę czasu. Mianowicie, że jest zerowy i że w nim teraźniejszy i że w nim się może zmieścić każde kwantum zdarzeniowe, w zależności oczywiście od poziomu obserwacji, przeżywania, od wymiaru, w którym jesteśmy. Od tego wiemy, do tego służą portale, żeby zmieniać wymiary. Natomiast rzecz dotyczy najpierw tych wrót. Tutaj mowa jest o tym, że wrota zostaną przez Ziemię przekroczone za 200 lat i potem Ziemia będzie już niepotrzebna i się rozsypie. Tymczasem wrota przekraczane są właśnie teraz. Przecież ja w NTV-le u Janusza Zagórskiego trąbię od nie wiem, chyba od pół roku o tym, że stoimy na progu najnowszego, że każdy indywidualnie, bo to należy do rozwoju indywidualnej jednostki ludzkiej, każdy musi ten próg osobiście przekroczyć. I przekroczy go pod dwoma warunkami. Po pierwsze, właściwie trzema. Po pierwsze, pożegna się z wszystkim, co jest stare, i to jest to oczyszczenie, o którym zaraz będziemy jeszcze pewnie się powtarzać. Totalne oczyszczenie. To oczyszczenie ma dotyczyć umysłu, świadomości tego, że jestem już czysty, jestem białym ekranem, niczego się nie trzymam, żadnych teorii. To jest pierwsza sprawa. Druga, spełnienie trzech zasad, o których mówiliśmy na poprzednim odcinku. A trzecie, jeszcze coś więcej. Podpisanie umowy wszystko za wszystko. To znaczy na progu tych gwiezdnych wrót indywidualnych, nie dla całej planety i dla całej ludzkości, dla wszystkich naraz, tylko każdy oddzielnie, i to może jeden może dokonać tego jutro, a drugi może tego dokonać za 1000 lat lub za 1000000, w czasie zerowym, czasie teraźniejszym, wzorcowym dla wszechświata i dla Ojca nie ma to większego znaczenia. Skoro jest istotą ludzką, to już się nie może cofnąć i powiedzieć, to ja się teraz, to jest tak trudno, że ja wolę być robaczkiem. Za późno. Może jedyne co, to stać, tak jak cała ludzkość ziemska teraz w tej chwili stoi na tym progu, bo nikt nie chce spełnić trzeciego warunku. Wszystko za wszystko. Wchodzę w wieczność, staję się wieczną istotą, a więc dostaję do rąk wszystko. Życie, wolność, wieczność i radość. Ale muszę za to wszystko oddać wszystko, co do tej pory miałem. Dosłownie.
I to jest specjalne wtajemniczenie połączone z podpisaniem umowy wszystko za wszystko. To nie ma lekko. To rozwiniemy może ten właśnie wątek. Co to znaczy? Co to są te zabawki? Co to są te rzeczy, które nas tak trzymają, że nie chcemy tego oddać? Ja mówię takimi ogólnikami. Mhm. To już teraz każdy musi sobie sam na własny sposób zrozumieć, co to znaczy wszystko za wszystko, prawda? Wszystkie wartości, wszystkie i w tym momencie podkreślam, że chyba groźniejsze są te właśnie pozytywne wartości, które my uważamy za takie cenne, że za takie skarby naszej duchowości, naszej wiedzy, naszych autorytetów dla siebie samych albo dla kogoś innego. Mhm. To jest najtrudniejsze do pozbycia się. Ale ojciec mówi ani przyszłemu światu, ani wam, ani mnie. Już tam to jest niepotrzebne. Ono, ja nie stawiam znaku równości pomiędzy tymi wartościami a czymś złym. One po prostu są już jak w tym dowcipie o zapałkach, którym się lubię posługiwać. Tak. Nie wiem, czy państwo słyszeliście, bo Justyna słyszała go już 6 razy, a może i 10, ale ja powtórzę jeszcze raz dla tych, którzy nie słyszeli. Facet bierze i zapala zapałkę, ona mu się złamała. No to bierze drugą, zapala, ona mu zgasła. No to bierze trzecią, a ona mu się zapaliła i się pali. On mówi, o, ta jest dobra. Zdmuchnął i starannie schował do pudełka. Tak. Kochani, te wartości nie, ja nie twierdzę, że one są złe. One są z tymi spalonymi zapałkami. One swoje już zrobiły. A my mówimy o tym, o wieczności. One tam są już niepotrzebne. I o tym właśnie mówię. Mhm. Więc co z tymi przepowiedniami? One są A z przepowiedniami z kolei takie... jest coś takiego, że tutaj sięgnąłbym do po prostu wiedzy o wzorcowym wszechświecie. Wzorcowy wszechświat posługuje się trójnią taką konstrukcyjną, czasem, grawitacją i przestrzenią. I o tym, że wzorcowy czas jest zerowym czasem, teraźniejszym. To już fizyka o tym wie. Nie mam na następne nasze spotkanie mogę przynieść cytat tego artykułu i rozmowę z tym fizykiem, który jeszcze Nobla za to nie dostał, który właśnie tej dziennikarce wyjaśnia, bo ona też taka zdziwiona jest, co to, bo on napisał pracę doktorską na temat wzorca kosmicznego albo ogólnowszechświatowego, teraźniejszego czasu zerowego. I ona go pyta, no to co to jest ten czas zerowy? A on mówi, wie pani co, w naszych pojęciach, kiedy my się posługujemy pojęciem czasu takiego logicznie rozłożonego na przeszłość i na przyszłość i na przeszłość, to w naszych pojęciach to tak za bardzo on się nie mieści. Natomiast jeżeli my użyjemy do tego czasu nie słowo zerowy, tylko teraźniejszy, to słowo jest za małe, żeby oddać jego teraźniejszą teraźniejszość. I teraz, jeżeli my powracamy w swojej budowie, bo do tej pory mieliśmy budowę tą właśnie, o której mówiłem w poprzednim odcinku, skażoną błędem. To jest właśnie ten grzech pierworodny, o którym mówi Biblia, więc nie te wszystkie grzechy, o których tam później są wyjaśniane religijnie, tylko chodzi o knot, po prostu pomyłkę w konstrukcji. I generalną tą pomyłką była właśnie specjalnie wytworzona, naciągnięta oś czasu za pomocą logiki. Przeszłość i przyszłość rozciągnięte i wzięte pod obróbkę tych, którzy potrafili nimi manewrować. A więc manewrując przeszłością uzyskiwali efekt w przyszłości. I tak sobie cały czas manewrowali i cieszyli się, że ten świat jest taki prosty do sterowania. Po prostu można sobie sterować ludźmi, kosmosami, prawie całym wszechświatem, jak się chce. I wszystko jest jak na szachownicy, dokładnie zaplanowane. I każda partia jest wygrana. Pod jednym tylko względem nie jest wygrana. Jest niewzorcowa i sama siebie zjada, bo nie ma zasilenia energiami wzorcowymi. Teraz, kiedy wracamy
do wzorcowej postaci tego wewnętrznego budulca, to czas, który jest jednym z tych budulców, jest właśnie teraźniejszy. Jest zerowy. W nim nie ma przeszłości i nie ma przyszłości. Ja miałem w swoim czasie jakieś 2 lata temu, kiedy ojciec tak jak Państwu opowiadałem, że byłem w tej strefie czasoprzestrzennej, gdzie tworzy się wszechświat i oglądałem to, pokazywał mi ten dźwięki i te cząsteczki, które się tworzą, powstają i ten wir, który zaczyna je porządkować. To również byłem w tej strefie, gdzie pokazał mi, jak się ten czas przeszły i przyszły układa. I pokazał mi osobiście, to było chyba 2 lata temu, że bierze nożyce i czas przeszły odcina. I co się okazuje? Delikwenci po stronie czasu przyszłego przychodzą do mnie i mówią: coś ty zrobił, odciąłeś czas przeszły, to nas nie ma. Jak nie ma przeszłości, to nie ma i przyszłości. Po prostu koniec, jest po nas. To moi kochani, to jakie przepowiednie? Ja nie wiem, co będzie jutro i w czasie teraźniejszym nie ma tego jeszcze jutra. Ono jeszcze nie istnieje. Ono będzie jutro. W teraźniejszym jutrze. To jaka przepowiednia może powiedzieć, co będzie jutro lub pojutrze? A tymczasem jeszcze na dodatek, no taka już nie powiem, nie chcę nikogo obrażać, ale no totalna głupota, kiedy mówimy w ostatnim odcinku poświęciliśmy tyle czasu i uwagi Ziemi, jej roli, o tym, że jest oczkiem w głowie Ojca i Wszechświata, że jest epicentrum zdarzeń. Jej rola dopiero się zaczyna. Przyszły wszechświat będzie wiecznością. To jakie 200 lat i jakie starcie w pył? No gdzie ono jest? Trochę jakiejś tam logiki. Ja się w każdym bądź razie nie boję żadnego starcia w pył i o tym, że Ziemi kiedyś w przyszłości nie będzie. No to wiadomo, że to pytanie jest jeszcze z jakiś czas wcześniej było zadane, więc czasami może być tak, że gdzieś te pytania już nie mają swojej ważności. To jest bardzo ważne. To jest ciekawe pytanie. Ciekawe i dlatego tyle czasu mu poświęcam, bo to nie chodzi akurat o tą przepowiednię, tylko w ogóle o temat przepowiedni. Że przecież to aż się roi, to wystarczy poczytać te wszystkie książki Nostradamusy i tak parę innych, połowa literatury tak zwanej duchowej, aż się roi od przepowiedni, od rozmaitych tam przepisów na przyszłość, na raj, na ziemi, na rozmaite rzeczy, prawda? Także to są pomysły ludzi, którzy tak sobie wyobrażają, jak to będzie w przyszłości, na pewno lepiej, tylko no, może tak. Mhm. Żadnej z tych wersji ja osobiście nie widzę. Chociaż nie twierdzę, że ja widzę, co będzie, bo ja też tego nie wiem i nie wiem, co będzie jutro, a co będzie jeszcze dalej, to już tak naprawdę nie wiem. Wiem tylko tyle, że jak ojciec powiedział, nawet to, co zbudowaliśmy niedawno, jako nowe, jako postęp naszej duchowości, jako to, że myśmy się obudzili i na tej trwałej wartości naszego obudzenia ojciec uruchomił początek najnowszego świata, to się okazuje, że teraz tą trwałość musi zburzyć, bo jednak ona była niewzorcowa. Tam brakowało spełnienia trzech zasad, prawda? I zacząć jeszcze raz od nowa. Także jeszcze raz od nowa będziemy zaczynać i ciągle się będzie coś nowego działo. Natomiast bramy niebios nikogo z nas nie miną. Ja nie twierdzę, że ja je przeszedłem, bo ja też ciągle tam jeszcze jakoś tam mam taką atencję i lubię swoje otoczenie i to, co kiedyś lubiłem, dzisiaj też lubię, także też mam za uszami. Także ojciec jest cierpliwy i zaczeka i na mnie, i na was, i na wszystkich po kolei, ale nie minie nas ta brama niebios i będziemy musieli się pożegnać. I tak jak ojciec kiedyś mi powiedział: kochani, abolicja kosmiczna. Nikomu nie liczę grzechów i win. Pod jednym warunkiem, nikomu nie liczę zasług. Kochani moi, zacznijmy od nowa. No czy może być coś piękniejszego? Naprawdę od nowa. Ale tak naprawdę. Nam nic nie ma, ze starego nam nic nie jest potrzebne. Żaden bagaż, żadna jakaś wartość.
wartością jesteśmy my, tak jak tu stoimy. Jesteśmy cali boscy. Wszystko mamy to, czego Ojciec od nas potrzebuje i oczekuje, bo jest nami. My jesteśmy Jego wersjami i tylko tego potrzebuje. I kiedy już jesteśmy wersjami, to On potrzebuje, żeby te wersje już niczego innego nie miały ze sobą, bo to nie jest Jego, tylko były same, one tylko są Nim. I tylko ich potrzebuje i wtedy brama jest otwarta. Dobrze, to powiedz mi, co właśnie z takimi przepowiedniami typu właśnie, no powiedzmy Nostradamusa, powiedzmy też Apokalipsa Świętego Jana jest też pewną rodzaju przepowiednią. Co to są za twory? No, już to mówię. Wytwory. Apokalipsa Świętego Jana, ja sam właściwie z pism takich duchowych, to z Apokalipsy Świętego Jana najwięcej skorzystałem i do dziś dzień się nią posługuję. Między innymi sześcian zamysłu również z niej pochodzi. Dwunastka z niej pochodzi. 144 z niej pochodzi, bo mowa jest o 12 rodach po 12 rodzin. To jest 12 promieni po 12 kosmosów. Wszystko tam jest opisane. A więc Apokalipsa Świętego Jana nie jest przepowiednią, tylko jest kosmologią, jest wiedzą o kosmicznej budowie wszechświata, tylko trzeba ją rozszyfrować. Ona jest tam troszkę zaszyfrowana i dzięki temu nie została zniekształcona, bo całe pismo to jest jedno wielka, jeden wielki pismo święte, jest znakomity wielki przekręt i takie spasowanie, żeby wszystkim pasowało i każdy z tego miał jakiś pożyteczek. Natomiast Apokalipsa Świętego Jana jest tak tajemnicza, że zostawili ją bez poprawek i zmian. Natomiast manipulacją było chyba to, że zostało wprowadzone to jako opis końca świata. No, tak bym to nazwał. Ja nigdy tego tak nie przyjmowałem. Że to ale jest większość ludzi tak to przyjmuje. No to większość i teraz... I Kościół katolicki tego uczy, że jest to przepowiednia końca świata. Tak, tak jest to właśnie opisywane, tak jest to właśnie przedstawiane, więc to może jest taką manipulacją tutaj, natomiast jakby rzeczywiście sam przekaz jest czysty i niezmieniony. Zgadzam się, że to jest manipulacją, dlatego że każda interpretacja, jeżeli jest przeprowadzana lub jakieś działanie z myślą o czyjejkolwiek korzyści, czy nieważne, czy w wielkim celu, czy w małym celu, czy w czyimś celu, jakiejkolwiek korzyści, już jest duchowo skreślona. To jest to, co opowiadaliśmy sobie o rodzącym się źle. To jest ta intencja, niezgodna z zamysłem. A więc jaką tam intencję mieli kombinatorzy, to mnie nie interesuje. Interesuje, że ją mieli i w tym momencie w ogóle już w to nie wchodzę. Ja sobie sięgam do tej apokalipsy, wtedy, kiedy potrzebuję i tam sobie znajduję to, co akurat w tym momencie jest przedmiotem moich rozmyślań. To samo zresztą dotyczy Biblii, kiedyś Biblii i Bhagavad Gita. W przeszłości, jakieś może 15 lat temu, to ja, kiedy bardzo intensywnie pracowałem nad sobą, nad takim zbudowaniem mojego nowego światopoglądu kosmologicznego, ja na co dzień korzystałem z Biblii i z Bhagavad Gita. Stały obok siebie i ja na czuja po prostu brałem albo jedną, albo drugą, otwierałem na pierwszej stronie, jaka mi się nawinęła pod rękę, rzucałem okiem na jedno zdanie i ono zawsze było odpowiedzią na to, nad czym właśnie medytowałem, nad czym właśnie się zastanawiałem. Zawsze było jakąś wskazówką. Łącznie z tym, że przyszedł czas, kiedy i Biblia, i Bhagavad Gita powiedziały mi, oczywiście swoimi słowami, basta, dosyć. Odłóż nas na półkę. Także została mi tylko Apokalipsa Świętego Jana. No dobrze, dobrze, pięknie. Dobrze, to w tym też mniej więcej nurcie takich przepowiedni czy przekazów jest jeszcze pytanie bodajże Jano 08. Co sądzisz o przekazie o benzenie z 1998 roku? To tak, żeby jakoś tak ładnie zakończyć. Już mówię. Właśnie z tym benzenem jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa, panie Janie. Bo swoją drogą wolałbym zobaczyć, bo pan tam opisuje, że ten benzen
to jeszcze ma odpowiednie cyferki, nawet grupy cyferek na swoich kącikach. Także musiałby mi jeszcze raz to jakoś przysłać z tymi cyferkami, ale ja wiem, o co chodzi. Bo jestem chemikiem z pradawnego wykształcenia. Benzen, odkrycie w swoim czasie benzenu, to był początek tak zwanej chemii organicznej. To okazało się, że chemia jest podzielona dla porządku. Chemię na chemię organiczną i nieorganiczną. Nieorganiczna to jest o chemii wszystkich takich substancji, które są tak martwe, prawda? A więc sypkie, lepkie, latające, można je kuć, można z nimi robić różne tam wszystkie manipulacje takie zewnętrzne, techniczne, technologicznie. A organiczna to jest nauka o substancjach, które tworzą substancje żywe, komórki żywe. I okazało się, że ta chemia organiczna to jest chemia węgla. I zaczęła się chemia węgla od, chociaż węgiel w chemii nieorganicznej też egzystuje, prawda? Ale tam jest on albo opałem, albo jakąś substancją, którą wykorzystuje się w różnych technologicznych celach. Na przykład ostatnim krzykiem mody, rzeczywiście wspaniałym technologicznym, jest grafen, prawda? A więc też postać węgla nieorganicznego, tak delikatnego, że o grubości jednego atomu. I okazuje się, że ta nie substancja, ale ten właśnie postać węgla w postaci grafenu jest już po prostu, ma rewelacyjne właściwości, nie będę o tym opowiadał, ale to jest ta strona nieorganiczna. A ta organiczna zaczęła się od benzenu. To się okazało, że on ma taką właśnie postać, odkrycie tego benzenu, i to wzór benzenu jest symbolem, godłem chemii organicznej i takie kwantum wiedzy rzucam Państwu przy interpretacji tej wizji. W latach 90., jak powiedział tam? 98 rok. Właśnie. Chodzi o to, że w tym momencie został nowy etap ewolucji, a właściwie transformacji, bo to już nie jest, bo ewolucja to trwa setkami lat, tysiącami lat. Natomiast to, co teraz się dzieje, w sensie bytu i jego przemian gwałtownych w nas, w naszym otoczeniu, w jego konsystencji, to już nie jest ewolucja, to jest transformacja, to jest wewnętrzna, gwałtowna przemiana. Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że dotyczy ona takiego skoku ewolucyjnego. To znaczy, człowiek wraca wreszcie na swoje miejsce, to znaczy staje się boski. To nie jest jego ewolucja, tylko to jest powrót na swoje miejsce, bo poprzez Matrix został ze swojej boskości ściągnięty w strefę świadomości grupowych, czyli ze zwierzęcych. Teraz powraca na swoje miejsce indywidualnej jednostki boskiej. I jednocześnie za sobą ciągnie cały łańcuch ewolucyjny wszystkich istot żywych w bycie, a więc minerałów, roślin i zwierząt. Wszystkie one robią krok do przodu. I teraz właśnie zwierzęta, no teraz to jest przeciąg kilkunastu lat. Wszyscy to widzimy w swoim otoczeniu, jeżeli ktoś jest wrażliwy. Zresztą to nawet na skalę międzynarodową, a nawet i polityczną, sprawa zwierząt jest coraz głośniejsza. Dlaczego? Dlatego, że one się teraz indywidualizują. Wchodzą na poprzednie miejsce człowieka, bo człowiek nie jest zwierzęciem, jest istotą boską, a więc nie będziemy ich porównywać do zwierząt. W każdym razie wszyscy robią krok do przodu. Ten mniej więcej początek tej transformacji, to są lata te, o których mówi ten pan. I właśnie na przykładzie benzenu, czyli tego pierwiastka, który jest nośnikiem substancji żywych, ten skok zostaje uruchomiony w tych właśnie czasach. I taka jest moja interpretacja tej wizji, którą on wtedy miał. Dlatego, że teraz ja przyznam się, że wizja goni wizję, komunikat goni komunikat. Wiele komunikatów spośród moich przyjaciół, znajomych, dalszych i bliższych i moich, wiele komunikatów jest takich, że są, zresztą Justyna ze własnego doświadczenia też to wie, że są stanami
pośrednimi. A więc przychodzi komunikat, o którym ja to przeważnie rozszyfrowuję, że on jest jeszcze, tylko pokazuje stadium zmiany. Trzeba zaczekać na następny, a następny przyjdzie wtedy, kiedy ta zmiana nastąpi, bo przecież nikt nam nie przysyła scenariusza tego, co ma się zdarzyć. Jeżeli przychodzi informacja, to o tym, co właśnie w tym momencie jest. Ale jeżeli to, co jest, jest fazą, to dostajemy informację o tej fazie. Tamta faza była właśnie taka, o której mówię, i od tamtego czasu nastąpiła już cała masa innych zmian, a pan pamięta właśnie ten benzyn i ja go tak interpretuję. Mhm. Dobrze, to czy w takim razie zadam takie pytanie, czy między przepowiednią a przekazem możemy postawić znak równości? Czy to jest tożsame? Absolutnie nie. To proszę rozwinąć. Przepowiednia, o przepowiedniach to już tyle powiedziałem, że już nie, musiałbym to powtarzać, prawda? Mhm. Natomiast przekaz, który już myśmy opowiadali, jakimi to kanałami może przejść, artystycznymi, wizjami, prawda, albo bezpośrednio słowem, obrazem, myślą, dźwiękiem, wszystkim. Ale przekaz jest błyskiem. Zawsze jest błyskiem. Nie jest instrukcją, trzytomową książką, którą kiedyś wielu jest takich, którzy dostały jeden przekaz i teraz czytam któryś tom z rzędu tego wielkiego jakiegoś tam uduchowionego bardzo autorytetu duchowego, który tam występuje na wszystkich antenach duchowych, które są dostępne i tam w internecie to wszyscy czytają i mnie przysyłają, czy ja słyszałem o tym, o nowych jego i ja to już kiedyś powiedziałem, nie chcę się wyrażać. Co ja sądzę o takich długaśnych przekazach z nadświatów, jakichś nadarchaniołów, Saint-Germainów i tych innych. Prawdziwy przekaz to jest błysk, to jest jedna myśl, obraz. I ten, który go otrzymał, to ta jedna myśl, ja ze swojego doświadczenia, ona trafia w taką potrzebę świadomościową, że jak zostaje uświadomiona, to nagle się rozwija w całą talię wiedzy, ale która wcześniej, ta wiedza była zapotrzebowana, zastanawialiśmy się nad nią, jak to jest, a może tak, może taki przychodzi błysk, ciach, a wiem, to jest to. I to jest przekaz. Nie chciałabym cię zamęczyć, ale jak rozróżnić jedno od drugiego, skoro i przekaz, i przepowiednia jest w jakiś tam sposób, znaczy przekaz też może być w jakiś sposób kontynuowany. No wiadomo, przepowiednia to jest jakiś tam większy elaborat, prawda? Tak, ktoś przepowiada jakieś wizje dla Ziemi czy dla ludzkości. Przekaz może być, tak jak mówisz, tym błyskiem, ale może być dalej gdzieś tam kontynuowany, jakby przetwarzany przez tą osobę, czy to w postaci takiego rysunku, czy utworu jakiegoś. Czy filmu, czy nie wiem, słownego kontaktu. Dokładnie. Może być jak jedno od drugiego rozróżnić? No czuję. Po prostu to się czuje. Mhm. Ja biorę do ręki i jak słyszę, ktoś otwiera usta, to przecież ty sama to wiesz, to już od razu wiesz, że stracony czas, co by ten człowiek nie powiedział, to już po prostu i tak to nie to. Także to się duchowo, energetycznie natychmiast wyczuwa. Także tutaj nie mam przy sobie, ale mam rysunki dzieci kilkunastoletnich, kilkuletnich, przed którymi ja uklęknę, to po prostu przekazy, diamenty, skarby i olbrzymie, wspaniałe dzieła, na które patrzę jak na takie wysypisko i gruzowisko, prawda? Po prostu to się jakoś wewnętrznie wyczuwa, także nie mogę podać żadnego przepisu na odróżnienie, ale jedno wiem na pewno i o tym jestem przekonany, że każdy z nas, każdy z was, każdy z państwa ma tą busolę w sobie, ma to jasne duchowe spojrzenie i na pewno nie da się nabrać na plewy pod warunkiem, że sam tymi plewami nie ma zanieczyszczonej swojej własnej świadomości, nie siedzi po uszy w tych śmieciach i potem dalej w tych śmieciach chce koniecznie coś tam znaleźć. No, trzeba po prostu jasno spojrzeć i na czucia od razu człowiek wie, z czym ma do czynienia. Mhm. No, dziękuję, bo to piękne. To jest też
takie potwierdzenie, że jednak nie umysł, nie racjonalne, logiczne wyjaśnienia i tłumaczenia, tylko jednak to odczucie energetyczne. Tak, właśnie. To trafnie zauważyłeś. Bo nam ktoś mówił i sami się tego trzymamy, że nasz umysł mózgowy służy do badania, że on to wszystko bada i on jak nie zbada, to nie będzie wiedział. Nie, kochani. On jest czystym ekranem. On ma być przekaźnikiem informacji, wiedzy płynącej z ducha, z wnętrza lub z zewnętrza, bo ta informacja może przychodzić z różnych stron, prawda? Ale mózg, inteligencja mózgowa ma być tylko i wyłącznie ekranem. Bez niego nie moglibyśmy się porozumieć. I teraz tylko jeżeli na ten ekran są nałożone różne filtry kolorowe, jeszcze na dodatek obsypane piaskiem, no to co na tym ekranie rozróżnimy, prawda? Także teraz właśnie zachodzi, to jest bardzo ciekawe zjawisko, które w tej chwili zachodzi, dlatego że umysły i świadomość podświadomości, czyli że właśnie tego umysłu ciała teraz jest oczyszczana i stąd mamy zjawisko, powszechne zjawisko zaniku pamięci. Nawet w tej chwili, no, bo to jest podobne do choroby Alzheimera. Człowiek dzisiaj wszystko wie, a jutro już nagle nic zapomina. Wiem, że nawet są teraz bezpłatne przychodnie dla chorych na Alzheimera. Ja nie twierdzę, bo wśród nich jest wielu rzeczywiście chorych na Alzheimera. Natomiast naprawdę nie lękajcie się gwałtownych zaników pamięci. To jest oczyszczanie podświadomości. Poddajcie się temu bez lęku, dlatego że jeśli chodzi o potrzebę jakiejś informacji, jakiegoś słowa, które muszę wypowiedzieć w danej chwili, i go nie ma, to ono się pojawi. Kiedy? Jak mówią chemicy, w instatu nascendi. To znaczy w chwili dziania się. Ono przyjdzie i będzie z ducha, będzie miało energię. A jeżeli my je wyczytamy gdzieś tam w encyklopedii albo na jakimś uniwersytecie, a potem usiłujemy przypomnieć sobie, co tam jakiś iksiński profesor powiedział, to po pierwsze grzebiemy w tych śmieciach, a po drugie nie jest to duchowe, zużywamy na to energię, a po trzecie nasze już wysoko uduchowione, energetyczne ekrany umysłowe nie przyjmą tych śmieci. Także nie dziwcie się, że wam to będzie z głowy wylatywać. Naprawdę. Jestem o tym w 100% przekonany. No, to się dzieje ostatnio rzeczywiście nader często. Dobrze, zmiana tematu. To już sobie omówiliśmy, mam nadzieję, że bardzo dokładnie. Także jest gdzieś wśród starszych takich komentarzy, mam na myśli starsze pod względem ilości odcinków do tyłu, jest dość takie obszerny komentarz dotyczący różnych pytań, zagadnień dotyczących piekła, nieba, czyśćca, no i tego co się jakby wiąże ze wszystkim, co jest nam przez religię, znane z religii. Tak, przekazywane. Czyli są tam pytania typu, czy istnieje w ogóle niebo, piekło, czyściec? Jeżeli tak, to gdzie one są? Tak. Do czego one służą? Czym one są? Nawet gdzie są portale, żeby tam do nich się dostać, tak, nie? Tak, najlepiej tak. Na gapę. Tak, to może najpierw, bo do tego jest jeszcze dopowiedzenie później, ale no to najpierw skupmy się na tej części. To najpierw, jak użyłaś tego słowa najpierw, to ja przypomnę i tobie, i państwu, że w odcinku 7 i w odcinku 9 nie mówiliśmy o niczym innym, jak dokładnie właśnie o tym, tylko językiem wiedzy kosmologicznej. Ale skoro mamy mówić o takich pojęciach tych naszych dawnych religijnych, to najogólniej rzecz biorąc powiem tak, że człowiek jest istotą boską, a cechą podstawową istoty boskiej jest moc tworzenia. Czym? Myślą. Więc jeżeli ktoś sobie wymyślił, bo go tam ktoś nauczył, a to jest nieważne, ale wymyślił, uwierzył w to i jest święcie o tym przekonany, że jest niebo, czyściec albo piekło, to on sobie stworzył w swoim umyśle obraz tego nieba,
lub piekła, lub czyśćca, lub jakichś innych jeszcze takich sposobów na uwięzienie ludzkiej świadomości. I w astralu, to mówiliśmy o astralu ostatnio, na różnych poziomach takie właśnie twory ludzkiej wyobraźni, kierowane religiami, mądrościami duchowymi, są pobudowane. I niektóre osoby tam trafiają, ale trafiają tylko w takim zakresie, w którym one same mogą energetycznie temu podołać. I wtedy, kiedy wyczerpie się energia, która związana jest z tą realizacją ich myśli, pozostają po prostu w pustce i nie wiedzą, gdzie są. Naprawdę człowiek po śmierci nie mądrzeje, tylko jest dokładnie tak, ma taką samą mentalność, jaką miał za życia. I jeżeli za życia był ciemny, to po śmierci po prostu jest ciemno. Nie wie, gdzie jest. W najlepszym wypadku stoi przy grobie i nie bardzo wierzy, że umarł, a ponieważ jest czas zerowy, bo już w tym momencie jest czas ten właśnie teraźniejszy, o którym mówię, nie ten liniowy, więc nie wie o tym, że stoi 100, 200, 300 lat w tym samym miejscu, bo się tak przywiązał do swoich przywiązań, do swojej materii, do swojego miejsca, że nie może go opuścić. Jest właśnie uwięziony swoją własną mentalnością w tym samym własnym miejscu. Ja już nie mówię, bo mówię o tych poziomach, które są tak na bieżąco wśród tych, którzy niedawno poumierali, to znaczy w przeciągu ostatnich, powiedzmy sobie, 1000 lat. To jest to niedawno. Natomiast jeśli chodzi o cykle takie rozwojowe, przez które myśmy przeszli przez bardzo dużo cykli, a więc tych ciał porzuconych, to już opowiadaliśmy w ostatnim odcinku, w przedostatnim, w dziewiątym. Chyba dwa odcinki wcześniej. Prawda? Wtedy, kiedy mówiliśmy o tych wizjach wziętych z filmów. Także no nie będę tego powtarzał. To gdzie macie w tych wdrukowanych w strukturę materii ciałach i wdrukowanych w strukturę wody, duszach, gdzie tam macie piekło, niebo albo jakieś inne czyście czy coś takiego? To są realne struktury. One teraz są oczyszczane, one teraz są uwalniane i powracają do swojej struktury pierwszej, czyli że do struktury materii i bytu. I to nie towarzyszy temu żadne cierpienie, żadne diabły, tylko to jest naturalny proces. A dusze i ciała, które teraz uczestniczą w dzisiejszym procesie, one właściwie zostały zaliczone do tych, którzy potencjalnie powinni sobie naprawdę poradzić. Z grubsza mogę powiedzieć, bo to było mi, mogę mówić o tym, co było mi pokazane, o czym, co wiem z komunikatu. Ja tego sobie nie wymyślam. Dusze tych, których nie ma w ciele, zostały posegregowane na grupy w zależności od poziomu ich świadomości. Te grupy zostały zabezpieczone na czas tej transformacji, która teraz zachodzi, bo teraz schodzą najwyższe energie, jakie są we wszechświecie, żeby nie poniosły szkody i będą się stopniowo reinkarnować, wchodzić w odpowiadające im ciała i dalej uczestniczyć w tym procesie. I nie ma tam nigdzie ani nieba, ani piekła, ani czyśćca. Że o diabłach nie wspomnę, chociaż jeśli chodzi o diabłów, to miałem wiele lat temu specjalne kilka widzeń i brałem udział w akcji, w której ci, którzy byli w rolach diabłów, tam te role zostały z nich, tak samo jak mówiłem o tych najwyższych, że role zostały im zabrane, to tym wszystkim, którzy bawili się w diabłów, a więc w tych konstruktorów Matrixo i bawili się w tych manipulatorów naszymi świadomościami, naszych dusz, naszych ciał, naszego otoczenia, zostali po prostu zdemaskowani, to znaczy sami się zdemaskowali. Zakończyła się zabawa. Byłem na uroczystości zakończenia działania. Mogą się wszyscy śmiać, powiedzieć: owsianko, teraz to już naprawdę bzdury wygaduje. Byłem w piekle. Zaprosił mnie tam Lucyfer specjalnie na uroczystość zamknięcia piekła. I sam nie wiedziałem, właśnie myślałem też, że może to jakiś żart taki duchowy. I kiedy się tam znalazłem, to całe to towarzystwo diabelskie, które się tam znakomicie bawiło, nagle umilkło, a było bardzo wesołe. I wszyscy
ale nie od razu, tylko po kolei, jeden, drugi, trzeci, czwarty, aż potem wszyscy, pozdejmowali te swoje diabelskie maski z twarzy i ukazały się stare, smutne, beznadziejnie smutne ludzkie oblicza. Stanęli bezradni, a przed chwilą tak się cieszyli, że wszystko jest takie zgodne z ich... Zakończył się bal tych właśnie astralnych tworów. Także to wszystko mamy za sobą. One w swoim czasie robiły, co mogły. I no to tyle mogę powiedzieć na temat tych właśnie takich pojęć typu niebo, piekło, chociaż nie powiem, że byłem w niebie. A, miałem jedną taką fajną wizję. Zbliżam się do wielkiej bramy i wiem, że to jest brama niebios. No, ja idę, zbliżam się do niej i wiem, że od tamtej strony też zbliża się ktoś tam do tej bramy. Ja podchodzę i mówię, że ktoś mi musi tą bramę otworzyć. I pukam. I wiem, słyszę, że ten ktoś z drugiej strony też puka tak samo jak ja. I co ja widzę? Tak się zastanowiłem, kto tam jest. I się okazało, że tam po drugiej stronie tej bramy jestem ja. Ja podszedłem z tamtej strony i z tej strony i teraz pukam do kogo? Do siebie samego. Sam sobie mam otworzyć tą bramę. No, tyle mi ojciec... To jest bardzo piękne i mądre. Tyle mi ojciec pokazał w tym na czas tego takiego myślenia o bramach nieba. Teraz już wiem, że brama to jest jeszcze coś poważniejszego, to już przed chwilą mówiłem. No ale jeżeli ktoś wyobraża sobie niebo, no to przynajmniej tak go widziałem. Nawet pamiętam, jaki miał kolor, taki ciemnobordowy. Okej, to w związku z tym niebem, piekłem, czyśćcem i tymi takimi stanami jest jeszcze dalej pytanie. Czy kult zmarłych w ogóle jest słuszny i czy modlitwy wypowiadane za tych zmarłych mają jakieś znaczenie, odnoszą jakiś skutek? Moim zdaniem mają skutek, ale negatywny, ponieważ podtrzymują więź, podtrzymują to uwięzienie duszy po śmierci. Ona, dusza po śmierci, ma wiele zadań i to przytrzymywanie ją przy sobie lub jeśli ona sama się trzyma niskich wibracji materii, uniemożliwia jej pójście w inne strefy, w inne rejony i wykonywanie następnych swoich sobie przynależnych życiowych zadań, życiowych spraw. I takie modlenie się to jest właśnie za kogoś, prawda? To jest trzymanie go za nogi i przytrzymywanie przy sobie, dlatego że ta więź najbliższych, bo więź sąsiadów czy tam jakichś innych ludzi, którzy tylko słyszeli o tej osobie, jest płytka i nie ma mocy. Natomiast więź tak zwanej miłości rodzicielskiej, synowskiej, mężowskiej, tych właśnie rodzinnych, one mają genetyczne umocowania, mają wielką moc. Także są wielkim utrudnieniem dla tych, którzy odeszli i wielką utratą energii dla tych, którzy uprawiają ten proceder, tego ciągłego myślenia o tym zmarłym i ciągłego takiego, jak powiadasz, kultu. Także kult dla zmarłych jest z gruntu szkodliwy. Mhm. Pytasz mnie, takie jest moje zdanie. Mhm. Mam nadzieję, że nikomu w tym momencie nikogo nie obraziłem, nikogo nie uraziłem. No, takie jest moje zdanie. Ale również taka jest moja wiedza, dlatego że akurat przerabiałem te sprawy. Sam osobiście swoją mamę po śmierci odprowadzałem na cmentarzu, żeby nie stała przy swojej trumnie, bo stała przy głowie, tylko żeby odeszła tam, gdzie potrzebuje. Użyłem odpowiednich środków, to znaczy ja mogę Państwu opowiedzieć, jak się to robi. I kiedy to zrobiłem, to się okazało, że ja się rozglądam, a na tym, bo to było na cmentarz w Szczecinie jest największym cmentarzem w Europie, piękny cmentarz, ja patrzę, a przy każdym grobie stoją różne osoby. I jak zobaczyły, że ja mamę odprowadziłem, najpierw ja usłyszałem ich myśli, bo to nie głos, tylko myśli. A my... Ja patrzę, towarzystwo, cały cmentarz stoi
przy każdym grobie stoi, ktoś stoi. To właśnie ci, którzy tam stanęli wczoraj, bo wczoraj dla nich był ten pogrzeb, który się odbył. Oni w swoim przekonaniu to było przed chwilą, a ta chwila to było 20 lat temu, 100 lat temu i tak dalej, prawda? W każdym bądź razie, jeżeli teraz mówię o tych sprawach, to ja ich doświadczyłem. Ja przeprowadziłem ten sam zabieg energetyczny w stosunku do mamy i oni z radością z niego skorzystali i nareszcie pożegnali się z tym miejscem. Natomiast jak umierała moja córka na moich rękach, to ja, mimo że przecież tak bardzo z nią byłem, bo trudno, żeby jako ojciec i to małe dziecko nie był z nią związany, to ona na moich oczach po prostu odeszła w najwyższe strefy, gdzieś tam w wielkie światło. Ani ja jej nie usiłowałem trzymać, ani nic jej nie trzymało. Po prostu to było wielkie, moje cudowne przeżycie. I do dziś je wspominam z taką radością, nie z bólem, że mi odeszła, bo ból to swoją drogą, bo to potem ojciec mi mówił, że jak się nie rozpłaczę, to w ogóle zepsuję sobie układ nerwowy i psychiczny, bo nie potrafiłem płakać po jej odejściu. Natomiast mówię o momencie, kiedy ona odchodziła. Ona nie potrzebowała mojego wsparcia, żebym ją gdzieś odprowadzał. Była tak wielką świadomością, że po prostu odeszła i poszła w swoją stronę. Później już dowiedziałem się, dokąd i gdzie dzisiaj jest. W każdym bądź razie to nie są tajemnice. O wszystkim można wiedzieć, można porozmawiać, można się dowiedzieć, ale pod warunkiem, że nie będziemy się trzymać tych wszystkich takich bajeczek, które nam są powypisywane w rozmaitych tam jakichś bardziej lub mniej świętych takich teoriach duchowych, tak to nazwijmy. To może w takim razie na zakończenie powiedzmy, co możemy zrobić dla takiej bliskiej osoby, która odchodzi. No przede wszystkim nie trzymać tej więzi emocjonalnej, nie takiej energetycznej. Nie trzymać więzi emocjonalnej, nie trzymać. Na przykład Księga Śmierci. Ja w swoim czasie byłem bardzo z tym jakoś zafascynowany. Księga Śmierci, tybetańska Księga Śmierci. Mówię, co to takiego? Księga Śmierci. Kochani, umierający dostawał do ręki Księgę Śmierci, a tam była informacja dla niego, że właśnie umiera i że jak umrze, to ma się udać i tam był dla niego taki przewodnik turystyczny, co dalej ma robić. Wkładało mu się to w rękę, stawało się przed nim, mówi, umierasz, odchodzisz, jak już odejdziesz, to weź i przeczytaj, co tam teraz trzymasz w ręku. I on sobie czytał, chociaż za życia był niepiśmienny i nie bo przecież czytał myśli, a nie to pismo. I spokojnie, zgodnie z tą instrukcją, sobie odchodził i wszyscy byli uradowani, że jest po prostu dobrze. On tu był, pożegnaliśmy go, odszedł i my tu jesteśmy, bo tu jest nasze miejsce, a on jest gdzieś tam, bo teraz tam jest jego miejsce. Takie to jest proste, prawda? A my robimy z tego nadzwyczajną, po prostu totalną tragedię. A przecież jest naturalne, że w życiu tak się układa, że się spotykamy i to jest wielka radość. Albo przychodzi takie zdarzenie, że się rozstajemy. Owszem, bolesne, ja nie twierdzę, że ono jest radosne. Jak ząb człowiekowi wyrywają, to też boli, ale za jakiś czas ten ból mija. Tak samo z odejściem najbliższej osoby. Odchodzi, cierpimy, trzeba cierpieć tak, jak człowiek czuje i potrafi. A potem powoli trzeba się z tym faktem pogodzić i przestać o tym myśleć. Zająć się tym, co właśnie w tym momencie jest. Innego sposobu nie ma. Czy w związku z tym chodzić na ten grób, odwiedzać go tam, zamiatać, grabić, sadzić kwiatki, pielęgnować, świeczuszki kupować? Kochanie, wiesz dobrze o tym, że ja z jednej strony, ja to jestem jakiś bardzo taki nie tyle wsteczny, co hipokryta, totalny, kosmiczny hipokryta, bo ja tu wszystko to Państwu opowiadam, a tymczasem ze znajomymi, jak moja mama żyła, to mamusiu idziemy, mama idziesz wtedy już ze mną do kościoła? Idę z mamusią do kościoła i tam najgłośniej śpiewam, bo uwielbiam pieśni kościelne. Jeździłem po świecie, to pierwsze co to, albo do świątyni buddyjskiej, jak była w pobliżu, biegłem, albo do meczetu tego muzułmańskiego, prawda?
na święto zmarłych, chociaż na samo święto zmarłych do nigdy nie chodzę. Do synagogi też? Do synagogi biegnę czym prędzej oczywiście, bez żadnych oporów. Na cmentarz nie chodzę wtedy, kiedy jest święto umarłych, ale nie ze względu na to, że to jest szkodliwe, tylko dlatego, że szkodliwe jest tłum, przebywanie w tłumie. Natomiast na cmentarz, na grób swojej córki chodzę tydzień, dwa tygodnie wcześniej, porządkuję go, przyjemnie się czuję na cmentarzu. Pamiętam ze swojej młodzieńczości, w Szczecinie ją spędziłem, młodzieńcze lata, tam właśnie ten największy cmentarz w Europie, to ja tam chodziłem na spacery, ja się na cmentarzu najlepiej czuję. W ogóle jestem jakiś taki nienormalny, bo jak byłem ministrantem, to na pogrzebie czułem się jak na weselu, a na ślubach czułem się jak na pogrzebie, także wszystko mam jakoś takie poodwracane. Czyli no to konkluzja taka, nie szkodzi, aczkolwiek nie ma to większego sensu jakby dla tej osoby, która odeszła, tak? Justyniu. Żadnych z mojej strony instrukcji, co jest lepsze, co jest gorsze, co trzeba robić, a czego nie należy robić. Ja opowiadam o sobie, co ja robię, mówię, jaka jest wiedza na ten temat, jakie są konsekwencje, jeśli ktoś myślowo i emocjonalnie się w to wszystko wgryza i się tego trzyma, a co kto zrobi, jaki pożytek z moich słów, to mnie jest obojętne. I nie mogę powiedzieć, co należy, a czego nie należy robić. Wiem, tylko mówię tylko o rezultatach. Ja jestem wolny. No, zgadza się. Więc ja sobie chodzę na te wszystkie uroczystości, jakie by one nie były. Między nami mówiąc, to najwyższe energie, jakie odczułem, to były w świątyni Zęba Buddy na Ceylonie. Świątynia Zęba Buddy. Poszedłem tam z kolegą, on był ateistą totalnym, ze mną ciągle dyskutował na tematy duchowe, ale z pozycji naukowca, a więc takiego totalnie zaprzeczającego. Poszliśmy do tej świątyni. W tej świątyni raz dziennie pod wieczór był otwierane to tabernakulum, to takie nasze tabernakulum, Zębem to jest malutkie. Buddy. Słucham? Z zębem Buddy, tak. A u nich to tabernakulum z zębem Buddy to były takie dwupiętrowe, złote drzwi, ta brama niesamowita. Więc myśmy, nie będziemy czekać na to otwarcie tych drzwi, tylko tak wpadniemy sobie, pooglądamy. No i przyszliśmy i sobie oglądamy. Olbrzymie pomieszczenie, tam w oddali ta brama z zębem Buddy. I nagle taka cisza się zrobiła, gdzie wszyscy pielgrzymi tam psz, i twarzami o podłogę, a my tylko stoimy, dwa dryblasy, zostaliśmy, przecież nie uklękliśmy, ani nie upadliśmy. Wszyscy upadli, no to mamy dobrą wizję. I co się okazuje, że tam jakiś ten zakonnik, ten buddyjski, ten w takim czerwonym tym hałaciku, łysy, podchodzi do tych drzwi, bo coś potrzebuje. I powolutku zaczyna je ciągnąć, żeby tam wejść na chwilę. Wszyscy padli, a my stoimy, to jest ciekawostka, bo on je otwiera. A on je tylko uchylił na tyle, żeby tam wejść, bo to nie był czas otwarcia. Ale uchylił na tyle, że zobaczyłem rąbek sarkofagu, a to był taki sarkofag w postaci, tak jakby siedząca postać, okryta złotą szatą, tyłem do publiczności. I ja zobaczyłem tylko rąbek tego sarkofagu i w tym momencie z tego tabernakulum trysnęła tak potężna elektryczna energia, że stałem i czułem, jak mną trzęsie, fizycznie trzęsie mnie, jak niesamowite światło i energia bije z tych uchylonych drzwi. I słyszę, obok mnie stoi mój Krzysiu, biolog, i mówi: Owsianko, jak on nie zamknie tych drzwi, to mnie tu szlak trafi. I te drzwi zakonnik zamknął. Odetchnęliśmy z ulgą. Patrzę na niego. I co? A on mówi: ty to samo? To ty czułeś to samo? Także tu z ręką na sercu mogę powiedzieć, że w wielkich sanktuariach byłem, ale takiej energii, jaką tam przeżyłem fizycznie, nie było nigdzie. Także to jako ciekawostkę podpowiadam. Mm-hmm. Tak jest. Znakomitą energię w meczetach, czyste powietrze, po prostu jakbym wszedł do ozonowej komory.
No, najbardziej, że tak powiem, takie stłamszone energie i takie, że człowieka aż zatyka z braku świeżego powietrza, to oczywiście nasze kościoły. Oczywiście mówię w tym sensie, że to cały nasz katolicyzm to polega na takim bezrozumnym dogmatyzmie religijnym. Tam wszyscy chodzą, jak ksiądz nawet mówi kazanie, bo ja chętnie chodzę i słucham, co księża mówią, ale ja słucham, co oni mówią, a wszyscy słuchają, jak pięknie ksiądz mówi, no i tak chodzą i tak znoszą tą swoją energię, swoje modlitwy do tego kościoła i te śmieci tam tak się gromadzą, ja tam przychodzę, to aż mnie zatyka. No ale też tam wpadam, lubię pośpiewać pieśni na przykład wielkanocne, takie smutne, albo Boże Narodzeniowe, prawda, kolędy, no wspaniałe. No widzisz, tośmy dzisiaj sobie trochę heretyctwo to już jest? Już no, jesteśmy heretycy? No herezję, wygadujemy tu herezję, tak? Ale to są takie herezje, ja myślę, że to Państwu się przyda, bo chodzi o takie... Jest takie, prawda? Dystans, tak, ale również jest takie słowo negatywnie używane, on sobie lekce sobie waży. Ja mówię tak, ja lekko sobie ważę. Chodzi o to, żeby lekko ważyć, żeby mieć dystans, żeby po prostu korzystać z życia w takiej postaci, jaka ona jest. Nie tam, że czegoś nie wolno, albo że coś wolno, po prostu robię to, co mi sprawia przyjemność, na co mam akurat ochotę, to idę, porozmawiam z każdym człowiekiem, kim by nie był, jakiej by nie był narodowości, jakiego by nie był wyznania. Zawsze jakąś korzyść z tego wyniosę, jeśli czuję, że taki kontakt jest potrzebny. I wspaniale, i znakomicie to wszystko godzę z moją totalną misją w tym ciele i dziś na Ziemi, misją wiedzy kosmicznej i kontaktu z Ojcem. W niczym, jedno z drugim nie stoi w żadnej sprzeczności. O wszystkim mogę rozmawiać. W swoim czasie uwielbiałem dyskutować z moimi zaprzyjaźnionymi ze mną księżmi, niekiedy bardzo wysokich rang, ale te rozmowy się skończyły jednak, bo ich stanowisko jest takie... Sztywne. Sztywne to za mało powiedziane. Oni są na tyle niemoralni, że wiedzą, że to stanowisko jest niedobre, ale stoją na nim, bo tak sobie wymyślili w życiu, takim jest po prostu wygodnie. Tak jak mi jeden dominikanin powiedział, no, bo tak powiedziałem mu, że skoro było już zejście Ducha Świętego na wszystkich ludzi, tak jak kiedyś było w Wieczerniku, bo jeden rok, jak i chyba z 5 lat temu, był poświęcony właśnie Duchowi Świętemu, który zszedł już na wszystkich ludzi, oczywiście wierzących, ten katolików. I tak z nim rozmawiałem, że jak to jest ten rok, on mi przyznał rację, że owszem, ten rok taki jest. I czy to jest takie samo zejście Ducha Świętego, jak wtedy na uczni w Wieczerniku? Tak, takie same. No to mówię, to w takim razie no już niepotrzebny jest Kościół, bo wszyscy już tego Ducha Świętego mają w sobie. Pomyślał, mówi, no tak. Ja mówię, no to co wy robicie? No mówi, no Tadeusz, no trzeba z czegoś żyć. Cytuję jego słowa, bo nie chcę nikomu jakoś tam zarzucać czegoś złego, bo z czegoś rzeczywiście trzeba żyć. A ksiądz to równie dobry zawód jak każdy inny. Jeśli inni tego potrzebują, no to on ma na sprzedaż właśnie tą religię, za którą oni mu dobrze, sowicie płacą. Także to jest też do pewnego stopnia czysta gra. No zgadza się, to jest gra i ja akurat tutaj no, jestem przekonana, że wszelkie kościoły no, są przesłoną dla ludzi w prawdziwym postrzeganiu. No niestety, no ale no, tak widać jeszcze przez jakiś czas musi być, a fajnie, jeżeli ktoś widzi, że to jest tylko przesłona i umie wyjść ponad tą jeśli umie przesłoną. Wyjść z tego kościoła lub być w nim jakoś tak z dystansem. Nie mówię o kościele, o każdej religii, bo to tak, nie ma lepszej ani gorszej. Oczywiście, ja nie mówię też dzisiaj mówię o buddyzmie, że on jest lepszy od chrześcijanizmu, kiedy mówiłem o tej energii, którą tam przy zębie Buddy odczułem. Nie, ona tam jest
religia jest religia i spełnia taką, a nie inną rolę w życiu człowieka tu na ziemi. Jest podporą duchową Matrixu i to nie zmienia faktu kosmologicznego stwierdzenia, że ona taką rolę spełnia i do tego jest wytworzona. Wytworzona. I temu służy. A że całe rzesze ludzi idą za nią, no to ich sprawa. Na takim akurat dzisiaj są poziomie. No. Tak jeszcze na samo, już zaraz drugi raz chyba kończymy, wiesz? A jeszcze mnie ciągnie jeden temat w związku z tym, co się nam przed chwilą tutaj wytworzyło. Czy miałeś takie doświadczenia właśnie z duszami osób, które już nie żyją? Czy rozmawiałeś z nimi i co ewentualnie tobie one mówiły? Miałem w swoim czasie, lata temu, zajmowałem się również w ramach parapsychologii, również spirytyzmem. Mhm. Ale tym spirytyzmem nie zajmowałem się w postaci takiej, że tam na stoliku układają cyfry i tam przychodzi jakiś duch i z nim rozmawiają, tylko żeśmy to uprawiali w sposób taki duchowo bardzo, no, z pierwszej ręki. Także rozmawialiśmy ze świadomościami ludzi, którzy odeszli z ciał i z różnych poziomów. Także oprócz tych najwyższych, o których zaraz wspomnę, znaczy wyższych od tych blisko Ziemi, to najwięcej pożytku na tamten czas wyniosłem z rozmów z Wańkowiczem i z Klimuszką. Poprzez medium, które w hipnozie łączyło się z nimi, lub bezpośrednio pisało, my zadawaliśmy odpowiedzi, a ona pisała, całe godziny spędzaliśmy na rozmowach. W swoim czasie, wtedy kiedy urodził mi się syn, trzecie moje dziecko, i ono urodziło się już upośledzone psychicznie, znaczy upośledzone zdrowotnie, bo to potem dopiero się przeniosło na psychikę, i w każdym razie chore, to miałem bardzo ciekawe doświadczenie, kiedy poszedł, bo Klimuszko wiadomo, że jest znakomitym właśnie ziołolecznictwem i w ogóle lecznictwem takim energetyczno-duchowym się zajmował, a więc tam z tej pozycji po śmierci miał jaśniejsze widzenie i mógł znakomite rady udzielić. W tym czasie daję taki przykład skuteczności tych rozmów. W tym czasie moje dziecko miało już 2 lata i przez te 2 lata od urodzenia bez przerwy płakało. Od czasu do czasu spało. I takie pierwsze 2 dzieci to były spokojniutkie, więc myśmy się z żoną zdecydowali na trzecie, a to trzecie to właśnie tak nam dawało w kość. I kiedy zapytałem o niego Klimuszkę i Klimuszko zaczął mnie informować, jak należy mu pomóc i go leczyć, więc ja szybciutko wziąłem magnetofon i nagrywałem to, co kobieta w transie hipnotycznym przekazywała głosem Klimuszki dla mnie. Odnośnie... I miała rzeczywiście ten głos taki męski, tak? Tak, oczywiście, że tak po wyjściu z tego, po zakończeniu tego kontaktu, ona nie pamiętała z tego ani słowa. Ja miałem nagrane. Ja to nagranie przyniosłem do domu i pytam moją żonę, czy chce usłyszeć, co Klimuszko powiedział o naszym dziecku chorym i jak go leczyć. I moja żona Basia powiedziała, dobrze, to ja tego wysłucham. Ja nacisnąłem klawisz, zaczęliśmy słuchać i kiedy ona tego wysłuchała, dziecko przestało płakać. I to, że ono przestało płakać i nareszcie ono i my mogliśmy odpocząć, to było dla mojej żony najlepszym dowodem na to, że rzeczywiście warto jest w taki właśnie sposób zająć się takim niemedycznym leczeniem dziecka. No ja dzięki temu zapoznałem się później właśnie w trakcie tego leczenia, bo to ja je prowadziłem, a więc z energoterapią nauczyłem się ludzi leczyć dotykiem, myślą, ziołami, różnymi masażami, zabiegami, także to prowadziłem przez następne 5 lat. No, dziecko, które dzisiaj już ma ponad 30 lat, nie powiem, że wyzdrowiało, ale na pewno nie zapadło na tą chorobę,
która wtedy już była zapoczątkowana, bo wtedy miał początek raka rdzenia kręgowego. Także to w 100% zostało usunięte. Dzisiaj jest fizycznie totalnie zdrowy, chłop wyższy ode mnie o głowę, no ale nadal jest upośledzony. Ja nie powiem, że sprawiłem cud, że on jest zdrowy, to byłoby kłamstwo. Ale no to co mogłem, to zrobiłem, taki był kontakt. Wańkowicz z kolei opowiadał nam sprawy, bo wtedy tworzyła się Solidarność, ale to jeszcze było ten etap podziemia, więc nam dawał całe instrukcje, informacje, co robić, czego nie robić, czego się wystrzegać, ostrzegał przed jakimiś niebezpiecznymi sytuacjami, w których moglibyśmy się znaleźć, bo każdy z nas jako patriota oczywiście las tam w tą Solidarność do działania. Ja fotografowałem Wałęsę na wiecach, potem robiłem w telewizji wystawy z tych fotografii. Także no, jakoś rzeczywiście człowiek w tą sprawę, tą taką narodowościową wszedłem. Potem zająłem się już sprawami tylko czysto duchowymi. Także tu opowiadam o takich właśnie kontaktach. Inny na przykład kontakt. Rozmawiamy ze świadomością kogoś, kto był w tym egipskim tym faraonem. Jest faraonem. Rozmawiamy z faraonem. Ale rozmawiamy z faraonem, z facetem, który z nim wcześniej już miał nawiązany kontakt. A więc już mieliśmy gotowe to połączenie. No i pytamy tego faraona, dlaczego, czemu się nie reinkarnuje. A on mówi, że on jest zamknięty w astralu. A dlaczego zamknięty? Dlatego, że zabrał ze sobą tajemnicę do grobu, bo miał tajemnicę jakiejś technologii metalurgicznej, jakiejś nadzwyczajnej, i on tą tajemnicę zabrał do grobu. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że największym duchowym przewinieniem, grzechem, takim, który dosłownie klinuje w astralu i uniemożliwia dalszą ewolucję duchową poprzez reinkarnację, jest właśnie zabranie ze sobą do grobu jakiejś ważnej dla ludzkości tajemnicy. Dlatego ja dzisiaj nic innego nie robię, jak tylko jeżdżę i na wszelki wypadek mówię więcej niż trzeba, żeby nie tylko tajemnice wszystkie zdradzać, ale żeby jakoś nie trafić do tego astralu, żeby mnie Pan Bóg za karę nie zamknął. Ja myślę, że się nie masz o co martwić, już wiesz, w tym momencie. Tak jest. No, w każdym bądź razie, jak zapytaliśmy tego delikwenta, czyli że tego, jak to powiedziałem, faraona, o tą tajemnicę nie chciał powiedzieć. Powiedział nie. Z tym się nie. Ten, to jest skarb, którego ja się nie pozbędę. Także był to totalnie zamknięte. Inny przykład, kochani. Rozmawiamy z facetem, a to sam do mnie przyszedł, bo ja wtedy prowadziłem audycję pod tytułem Parapsychologia, tak jak dzisiaj występuję w waszej telewizji. To wyobraźcie sobie, że za komunistów, dzisiaj mamy podobno wolny kraj, za komunistów prowadziłem taki sam magazyn w telewizji państwowej, się nazywał Parapsychologia Tadeusza Owsianki. Więc właśnie przyjechał do mnie facet z Kłodzka, bo wiedział, że bo ja występowałem tak samo jak teraz przed państwem w telewizji państwowej, więc panie Owsianko, mam dla pana ważną sprawę, bo ja tutaj się kontaktuję z Trytonem, czyli że z naszą planetą po drugiej stronie naszego kosmosu, naszą bliźniaczą planetą, bo tak jak człowiek ma bliźniaczą duszę, tak samo planeta ma swoją bliźniaczą planetą, przeważnie po drugiej stronie jakiejś tej konstrukcji kosmicznej. I on się kontaktuje, bo tam jest matriarchat na tamtej planecie. I on się kontaktuje z tą szefową tego Trytona. Z nią tam rozmawia. No i on, że on tu chętnie mi opowie o tych. Więc ja zabrałem go na te nasze spotkania, posadziliśmy go i teraz rozmawia z tą szefową. Kolega, który miał właściwości znakomite, hipnotyczne, więc go głębiej wprowadził w takie rozluźnienie. I proszę bardzo, rozmawia. Stoi przede mną, stoi. I jak ona wygląda? Ano, jest przepiękna taka kobieta. Ona właśnie mówi, że na mnie czeka, bo oni przygotowują wyprawę ewakuacyjną. Wiedzą, że Ziemia zbliża się właśnie do tej zagłady, o której tutaj mowa w tych przepowiedniach.
i że przed tą zagładą chcą pewną ilość ludzi zabrać na swoją planetę, ponieważ u nich, mimo że mają najwyższą technologię, jaką mogą mieć, to jednocześnie już się nie rozmnażają, ponieważ to jest naturalny tok takiego braku rozwoju duchowego, a więc jeżeli ktoś postawił tylko i wyłącznie na technologię taką materialistyczną, to wtedy degeneruje się i cywilizacja zaczyna zanikać, a takim znakiem tego zaniku cywilizacji jest brak rozmnażania się. Oni chcą sobie temu zaradzić, a my jesteśmy genetycznie ich siostrzaną planetą, a więc od nas mogą te geny pobrać, żeby jakoś przedłużyć swoje istnienie. W związku z tym już posyłają pojazdy na interwencję na Ziemię poprzez właśnie tego pana, on się Ptaszek nazywał. Ptaszek albo Płatek, coś takiego. Takie śmieszne miał nazwisko. No to my mówimy tak, to w takim razie zapytaj ją, czy jest przebrana za kogoś innego. On ją pyta i mówi tak, ona mówi, że jest przebrana. Ona tam na mnie czeka, będzie moją pierwszą właśnie tą małżonką. Tego pana. Tak, tak, na niego specjalnie czeka. No to my mówimy, to w takim razie, czy ona ma maskę na twarzy. On ją pyta, czy ma maskę na twarzy. I nam odpowiada, tak, ona mówi, że ma maskę na twarzy. No to powiedz jej, żeby zdjęła tą maskę. Po chwili co, zdjęła? No tak, zdjęła. I co? Jak teraz wygląda? No to jest straszne stare babsko. I słyszałem, przerażony, zobaczył to stare babsko. Ale co prawda do ślubu już nie chciał tak szybko gonić. Nie, natomiast... on nie zrezygnował ze swojej misji, no bo ona jest królową, to już wiadomo, że ona może w każdej chwili... Matka może być, byle królową była. Tak jest, ona będzie miała z nim dzieci i tak dalej. Do tego stopnia wszedł w tą sprawę tej ewakuacji, że potem mi pokazał, bo myśmy się kolejno przez długi czas widywali, przyniósł mi zdjęcie na cmentarzu w Kłodzku, zrobił sobie grób ze swoim imieniem i nazwiskiem, z datą swojej śmierci i ta data śmierci to była z wyprzedzeniem, nikt nie zwrócił na to uwagi, bo wiedział, że za ile tam, za pół roku, tamci przylecą i go zabiorą i żeby go tu na ziemi nie szukali, to on już zostawił po sobie grób. Prawda? I pokazał mi zdjęcie tego grobu, że tam ten właśnie ptaszek urodzony tego i tego, zmarł w tego i tego i jego już w tym czasie na ziemi nie będzie. Także no... No i co się wydarzyło z tą ekspansją na ziemię? No z tą ekspansją to była taka historia, jak już tak o tym opowiadam, ale tak mówię właśnie, a propos zapytałaś mnie o spirytyzm, prawda? Tak. A więc tu nie chodzi o kontakty takie, wiecie, no takie porozmawiał z Kowalskim albo z moją córką, która mi wczoraj umarła. Tu chodzi o jakieś takie głębsze kontakty z różnymi poziomami świadomości ludzkich, z różnych poziomów, z bardzo wysokich niekiedy, albo z takich, które nas interesują. Rozmawialiśmy tam z Chopinem, rozmawialiśmy jeszcze, bo tak akurat wtedy zapytałem jakieś takie, tak, można było rozmawiać, nawet jeżeli był reinkarnowany, to w tym momencie, kiedy mieliśmy do niego dotarcie, to poza wiadomością tego człowieka, w którym on w tym momencie był reinkarnowany i tak jako świadomość można było z nim rozmawiać i nadal istnieje taka możliwość. Jeżeli ktoś ma takie zdolności rozmawiania ze świadomościami, to może sobie rozmawiać. Ja odradzam, bo trzeba się dzisiaj zająć naprawdę tym, co się w tej chwili następuje, a to jest świeże, nowe i nie dotyczy tego niczego, co było. Jako ciekawostkę opowiadam. Wyprawa z Trytona ruszyła i poleciała. Użyli najwyższych tych pojazdów. I my przelęknieni, przylecą na Ziemię i zrobią tutaj, porwą, bo wiemy, że jest bez liku tych porwań, to jeśli chodzi o ufologię, to wiemy, że aż się roi od takich przypadków. Oni chcą zrobić to samo, lecą w stronę Ziemi tymi pojazdami. Wiem, że lecą z prędkością 12 parseków na godzinę. 12 parseków, jeżeli ktoś potrafi liczyć i wie, co to jest parsek, to niech sobie przeliczy ich prędkość. Prędkość światła to przy tym jest po prostu pełzanie tego ślimaka, albo i wolniejsza. Do czego zmierzam? Do tego, że
Zapytaliśmy z kolei tą, bo tak jak u nas jest Liga, nie Liga Narodów, tylko ONZ, prawda, międzynarodowa, tak. Jak to? Organizacja Narodów Zjednoczonych. Tak, w sensie, tak. Że w obronnym celu. Tak. Mhm. Tak samo nasza galaktyka posiada taką organizację, która jest właśnie taką radą ochronną, ale również i decydującą o tym, co się dzieje w naszej strefie kosmicznej. I właśnie ta rada zapowiedziała tamtym nadlatującym z Trytona, że nie otrzymują od nich pozwolenia na wlot w naszą galaktykę i żeby zaprzestali tego lotu. Oni oczywiście, nie powiem, nie użyję słowa niecenzurowanego, co zrobili z tym ostrzeżeniem, prawda? I dalej lecieli, mają już taką technologię, że kto im tam może zagrozić. I wiem, że zostały te pojazdy zanihilowane, ale bardzo ciekawe, w jaki sposób. Została ustawiona zapora energetyczna w kształcie klina, nie w kształcie muru, bo mur by przebili. Oni tak myśleli, że zaporę każdą pokonają, dlatego że oni przelatują przez strukturę materii, bo są rzadsi przy tej prędkości, prawda? Więc przelecą przez każdą zaporę. A tymczasem zapora miała kształt klina, więc oni przez nią nie przelatywali, a się w nią wklinowali. A więc czym większą mieli energię, z tym większym impetem wklinowali się właśnie w to epicentrum tego klina, tej zapory. A wiemy z nauki, po prostu fizyki, że co się dzieje z materią, która zostaje zagęszczona w gęstość poniżej plazmy. Po prostu następuje anihilacja natychmiastowa i automatyczna. I tak też było w tym przypadku. No, także jak widzisz, tych kontaktów było sporo. To sprzed lat. Pochodzą naprawdę sprzed lat. Potem już zająłem się, kiedy zacząłem rozmawiać z ojcem, to jakie inne mi kontakty były potrzebne? Powiedziałeś chwilę temu, że można rozmawiać ze świadomością nawet taką, która już dalej wcieliła kolejne inkarnacje. I mam takie pytanie do ciebie w związku z tym, czy świadomość może inkarnować więcej niż jedną osobę naraz? Może. Może i wiem o tym, że te najwyższe świadomości w sensie wspomagania reinkarnowały się w kilku ciałach jednocześnie. Wiem o sobie, w jakich byłem też jednocześnie, równolegle, bo taka była potrzeba, więc trzeba było wspomóc ten rozwój wypadków, które zachodziły na Ziemi. I trzeba to w swojej specjalności było natychmiast wziąć w swoje ręce i precyzyjnie z kilku punktów poprowadzić. Ale to były tymczasowe ingerencje, tymczasowe. Ja bym tutaj zostawiła to na kolejną wieczorynkę. Ale nie zdradzę, gdzie majstrowałem historycznie, jakimi osobami. To nie o to chodzi, natomiast jakby ten temat... Bo tutaj będzie więcej pytań związanych z tym tematem. No to czekamy na pytania i wtedy rozwiniemy ten temat. Tak prawdę mówiąc, wolałbym trochę wyższą półkę, ale od żadnej się nie odżegnuję. Powolutku, pamiętaj, że to jest takie spokojne bajanie, więc możemy sobie porozmawiać takich rzeczach. Nie tylko o tych, które są na dzień dzisiejszy, ale i takich, które gdzieś tam jeszcze muszą do końca wybrzmieć, żeby się To prawda, się rzeczywiście. Pamiętaj o tym, że dzwonek, który został, wiesz, ruszony, on musi do końca wybrzmieć. Jeżeli się go zatrzyma, to on nie spełni jakby swojego bytu, bycia. On jest po to, żeby wybrzmieć. Święte słowa. Tu powiedziałaś coś bardzo ważnego. Między innymi dlatego się spotykamy, moi kochani. Że z jednej strony ja mówię o tym, że to, co stare, to są śmieci, a z drugiej strony my jesteśmy pokoleniem pomostowym. Tak. A więc dopóki emocjonalnie dla was, kochani, i dla wielu innych, te
przeszłe sprawy duchowe są ważne i jeszcze brzmią, to będziemy o nich mówić. Są one dla Was ważne i muszą wybrzmieć, żeby spełniły swoje, tak, swoje zadanie. Muszą być zobaczone i zrozumione. I to zrozumiane. I dopiero zrozumienie spowoduje ich wyciszenie, prawda? Bez zrozumienia niestety trzeba będzie wracać i wracać do tych samych, bo wszechświatowi się tak za bardzo nie śpieszy. Także trzeba będzie je zrozumieć i wiem, że w tym momencie, jeśli o tym mówimy, to nasz czas nie idzie na marne i że jest to potrzebne i bardzo chętnie do tego będziemy wracać i przy okazji też będziemy też mówić takie rzeczy, które będą boleć niektóre osoby, nawet świętokradcze, prawda, ale z góry przepraszamy, przedstawiamy rzeczy tak, jak my je rozumiemy i widzimy z naszego punktu widzenia. To znaczy, bo takie mam głosy z korespondencji, że pan tu, może nie znasz, ale z innych telewizji, że pan tu występuje jako wielkie guru, niech pan powie, że to tylko pańskie są poglądy. Więc kochani, naprawdę, to co tu mówię do was, to są moje poglądy, i tylko jako takie je przedstawiam. Myślę, że Justyna ma siebie dokładnie to samo. I w tym momencie możemy mówić, nie powiem, że co nam ślina na język przyniesie, ale naprawdę możemy powiedzieć dużo. Możemy powiedzieć dużo, bo się pod tym podpisujemy i to jest nasza prywatna sprawa. A wy chcecie tego słuchać, to proszę bardzo, słuchacie. Nikt was tam za łańcuch nie ciągnie do tego Tagena, prawda? Tak jest. Cieszę się, że jest coraz więcej tych oglądających. Dziękuję ci, Tadziu, za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że było sporo ciekawych spraw poruszonych. No i zapraszam cię na kolejną wieczorynkę. Chętnie zaproszony się tu zjawię. Dziękuję. I dziękujemy Państwu i zapraszamy do następnej wieczorki. Kłaniam się do zobaczenia i usłyszenia.